Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie przypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zasadniczo odszkodowanie ma pokryć faktyczną szkodę lub zrekompensować doznanie cierpienia. Istnieją jednak umowy przewidujące wypłatę określonej kwoty niezależnie od wystąpienia jakiejkolwiek szkody. Podstawą wypłaty odszkodowania są wyłącznie zdarzenia określone w umowie. Ubezpieczyciel ma obowiązek jasnego i jednoznacznego formułowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pozostałych dokumentów koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia. Do zwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności nie wystarczy stwierdzenie, że przedstawił ogólne warunki ubezpieczenia, jeżeli dokumenty te zawierały uregulowania niejasne, wieloznaczne, mylące i obiektywnie niezrozumiałe dla przeciętnego adresata. W postępowaniu likwidacyjnym zakład ubezpieczeń ma obowiązek wyjaśnienia okoliczności powstania szkody oraz naliczyć wysokość odszkodowania. Jeżeli ubezpieczający nie zgadza się z wysokością przyznanego odszkodowania, może przedstawić swoje stanowisko firmie ubezpieczeniowej, a w razie potrzeby skierować sprawę na drogę sądową. Korzystając z odpowiedniej zakładki, możesz zlecić nam dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela, w tym także na drodze sądowej. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.